Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał aka Pomidor.pl i witam ponownie w Super Mario 64 i w sumie tyle chciałem powiedzieć. Witam serdecznie w Super Mario 64, no i co, lecimy sobie z trzecim odcinkiem z tej oto wspaniałej, najwspanialszej serii. Tak wspaniałej serii, że fejle za fejlami są. No i co? Dzisiaj sobie chyba weźmiemy na obieg przede wszystkim skończenie Little Lava Landu, czyli tego oto świata. Przejdziemy sobie tutaj i jeden z poziomów, który sobie, że tak powiem, ominąłem i przypomniałem sobie o nim tuż po skończeniu drugiego odcinka, że faktycznie ten poziom istnieje. I przy okazji troszeczkę Mongoła Pixela pooglądałem, więc zobaczymy, jak to, że tak powiem, wyjdzie w praniu. Dobra. Wlatujemy do Little Lava Landu. I co? Zakończyliśmy na znów byczki, czyli ostatnia gwiazdka. Dobra. Lecimy z koksem. No, więc powracamy do najbardziej popieprzonej serii na moim kanale. Serio, uważam, że ta seria, którą ja prowadzę aktualnie z Mariana, ten long play, let's play, no powiem szczerze, że bardziej popieprzonej serii nie było, naprawdę. Moje granie w tę grę po prostu woła o pomstę do nieba. Ale co jest zabawne, znaczy co jest zabawne, co jest bardzo fajne, serię bardzo polubiliście na tym kanale, co widać chociażby po aktywności, jaką prezentujecie w tej oto serii. Jakby pierniczył jakieś głupoty, to bardzo przepraszam, jest 8.24, ja to nagrywam 4 czerwca, na wypadek gdybym nie miał czasu parę dni przed tak zwanym 17 czerwca, gdzie oczywiście jest data wydania tego trzeciego odcinka, bo nie ukrywajmy, ale tak, ten long play o let's play robię na zapas, znaczy na zapas, po prostu wolę wcześniej ograć to, znaczy nagrać, niż żebym miał modlić się potem, żebym miał dzień wolny, że tak powiem. Wow, złote pieniążki! Ej, halo, halo, oddawaj mnie! Nie! Ale gwiazdka mi nie jest potrzebna! Halo, już tamtą gwiazdkę zebrałem! Co to ma znaczyć? Woo! Okej, okay, mamy złoty pieniążek. Ogólnie zadanie, które chcę tutaj jeszcze przy okazji zrobić, to... Co? Chcę przy okazji zdobyć gwiazdkę za 100 złotych monet. Oh man, nie! Nie goń mnie, frajerze jeden. Kurde. Jakby mi się green screen pierniczył, to bardzo serdecznie przepraszam, ale nie wiem, o co mu chodzi. Dzisiaj on ma jakiegoś, kurde, downa przysłowiowego. Tak więc z góry przepraszam za to. Dobra, chodźcie byczki, bo ja was zaraz tutaj będę byczył. Wow, jeden spadł sobie, bardzo dobrze. Kurde, i teraz to jest dobre pytanie. Czy ja chcę robić gwiazdkę za 100 złotych monet, czy najpierw zwykłą gwiazdkę? Chyba zwykłą najpierw, kurde. A co się będę pierdzielił? Spadaj, gościu. O, chodź tutaj, byczku, no chodź. Chodź, rodeo, kurde, skurczysynu, ty jeden. Zaraz tutaj zrobimy tobie penetration, kurde, i do lawy wpadniesz. Chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tu, gościu. Mam tylko 20. Co to było? Ej! Ja tego nie planowałem. What? Co to było? Oh man. Dobra, zapisz i graj. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze raz się cofamy do Little Lava Landu. Albo po prostu do świata lawy, jak to jest na polskim. Ja pierdolę. Ja nie sądziłem, że coś takiego będzie miało miejsce, nie? XD. Dobra, chodź tutaj. Teraz jak największą ilość monet chcę zebrać. Dosłownie jak największą ilość. Tyle, ile jest możliwe, bo chcę, kurde, tą stówę zebrać i wyjść z tego poziomu i zacząć jeszcze inne poziomy w dzisiejszym bardzo długim, pełnometrażowym odcinku, ponieważ, jak wiecie, to jest pełnometrażowa seria.
Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj mi proszę niebieską monetkę. Tak swoją drogą dla... Albo w roli ścisłości i dla szybkiego przypomnienia, niebieskie monety dają wam razy 5. Tak więc miejcie to na uwadze. A czerwone dają wam razy 2. Nie mylcie tych pojęć, bo jak będziecie mylić pojęcia, że czerwona daje wam razy 5, a niebieskie razy 2, to że tak powiem, no pogubicie się łatwo w tej logice. Dobra, 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 ratujemy, ratujemy sytuację. Im więcej monet, tym lepiej dla nas, bo wtedy będzie gwiazdka za 100 złotych monet. Yeah, nie lubię się powtarzać. W ogóle ja chyba, nie wiem, coś ze mną jest nie tak, powiem szczerze, bo wczoraj w ogóle taka ciekawostka. Wiem, że raczej was to nie obchodzi, ale opowiem skąd mam taki też zbyt dobry humor. Otóż ostatnimi czasy, gdy, bo wiecie, ja pracuję na nockach, co nie? No i czasami miałem coś takiego, że miałem lekkie problemy z koncentracją, po prostu często byłem bardzo szybko zmęczony i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnimi czasy faszerowałem się trochę energetykami i co jest tym wszystkim zabawne, to to... Wow! Wow, wow, wow! To było bardzo ryzykowne. Serio. Wracając do tematu, ostatnimi czasy dostałem od koleżanki jakieś takie dziwne tabletki chyba, które mają w pewien sposób pobudzić czy coś takiego, czy tam tabletki z kofeiną. Powiem wam tak, więcej tego ścierwa nie wezmę, kurde, do ust. Nawet nie wiecie, jak ja wczoraj próbowałem walczyć ze snem, dosłownie nie mogłem zasnąć. Wróciłem z pracy chyba o godzinie 3:40. A zasnąłem dopiero o 4:30, tak ja się wierciłem w łóżku, dosłownie nie mogłem zasnąć. I to mnie tak osobiście denerwowało, to mnie zniechęciło do czegokolwiek, ale widać, że ma to swoje też skutki, że jestem w jakiś sposób pobudzony za dnia. O, dobra, 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 mamy tutaj odratowaną sytuację. Spójrzmy kamerką i tam do tego oka pieprzonego trzeba dojść. Dam radę? Oczywiście, że dam radę. Ja nie dam rady. Nie, nie spadaj w dół! Tak swoją drogą, taka mini ciekawostka, to oko może strzelać, że tak powiem. No, to oko może strzelać. Ja nie pamiętam czym, ale może strzelać, więc uważajcie na to oko. O, dobra, jeszcze tylko 30 monet i jesteśmy w domu. Teraz się, powiem wam szczerze, boję, bo tutaj mamy 4 żółte monety, raczej złote monety. Kurde, wziąłbym je z chęcią, bym miał od razu do tego totalu, ale ja się boję, że to się skończy dla mnie naprawdę śmiercią, kalectwem i wyrwaniem kończyn, więc... Elo. Dobra, 75 i uwaga teraz na erupcję wulkanu, bo ten wulkan oczywiście ma w sobie też erupcję, tak jak widzicie teraz, a może nawet nie widzicie, ale czujecie to razem ze mną, jak jest gorąco mi dosłownie w spodniach. Co? Co ja w ogóle gadam? Dobra, idziemy dalej. Dostańmy się tutaj. Jest to znowu ryzykowny ruch z mojej strony. 82, dobra. Bierz! Wracaj z powrotem! Wrócił. Wrócił. Wróć tam! Wróć! Dobrze. Dobrze, gościu, dobrze robisz. Jezu, ja teraz się boję, dosłownie ja będę chodził jak, nie wiem, sparaliżowany, gościu. Dobra, powoli do przodu. 89. 90. Dawaj, z dupy go! Z dupy do ust! O! Spadł. O nie! W ogóle dlaczego ja coś takiego brzydkiego powiedziałem przed chwilą? Miał być to dupny atak, a ja znowu jakieś pierdolety gadam. No widzicie, te tabletki na mnie źle działają, mimo że wziąłem tylko jedną. Za bardzo mnie pobudziły. Dobra. Jest! Mamy stówkę! Dobra. Doskonale. Oczywiście, że chcę zapisać. Czyli teraz jak zginę, to de facto już...
Okej. Albo w sumie mogę stąd sobie wyjść w taki sposób. I zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, mamy gwiazdkę za 100 złotych monet i mamy tutaj 6. Tutaj mamy 100%, tu mamy prawie 100%, tu mamy 100%. Ej, no to ładnie stoimy. Nie ma co tutaj, kurde, że tak powiem, srać pod siebie. Czyli co? Tu mamy zebrane gwiazdki, więc możemy sobie stąd iść teraz w dół. Wciąż mam wrażenie, że gra jest troszeczkę za głośno, ale nie wiem, dlaczego mam takie brzydkie wrażenie. Niech mi ktoś to wytłumaczy. I teraz w zasadzie to gdzie ja mam iść? A, dobra, wiem gdzie. Tędy idziemy. To jest jeden z poziomów, gdzie będzie nasza ostatnia czapencja. A, poziom zwie się Labirynt. Pływanie na bestii. Pozwólcie, że ja jednak nie zrobię tego, co mam zrobić, bo mam do tego powód. Dobra. Okej, okay, musiałem tutaj sobie przypomnieć kontrolki. Tak swoją drogą, muzyka, która tutaj leci, taka to jest mini ciekawostka. A więc muzyka, która tutaj teraz leci, to jest remix muzyki z Super Mario Brosa z drugiego poziomu. Wiecie, i mamy tutaj w ogóle minimapę i ta strzałka pokazuje, że my tutaj jesteśmy, co jest wow, ciekawe. Woo! Dobrze, dobry dystans, Mario. Dobra, i tam mamy, jak widzicie, spójrzcie do góry, tam mamy taką gwiazdeczkę, na którą ja się szczerze chełpię i mam zamiar ją zdobyć, bo oglądałem sobie dużo, raczej dawno temu Let's Play Pixela. Tak, oglądałem Let's Play Pixela i widziałem, jakie on tutaj akrobacje robi, więc mam zamiar to powtórzyć, chociaż wiem, że mi się nie uda chociażby za pierwszym razem, no ale zawsze warto spróbować, tak więc prawie wyszło. Co to było? Uważaj, Mario. Prawie bym się dostał. O, dostałem się, super, świetnie. O to chodziło. 32 gwiazdka, 32 życie. Dobra, kamerę skierujmy sobie teraz tutaj. Spójrzmy, tam jest gwiazdeczka. Spoko, spoko. Odwróć się, kamero. Jezus Maria, kamera w tej gierce to jest po prostu nieporozumienie. Dobra. I teraz muszę... To robiło tak się i... Tak więc spacja i X. Dobra, pamiętaj. Zapamiętaj, mózgu. I teraz uwaga, biegnij. Raz, dwa, trzy. Jezus Maria, jak ja się sram. Dobra, skup się, Michał, i biegnij. Trzy, cztery i... To będę tego żałował. Dobra, udało się. Zdobycie tej gwiazdki to jest dosłownie pod łzy oraz rozpacz. Mówię wam serio. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to, że zdobyliśmy tą gwiazdkę, to nie oznacza wcale, że nic. No, tak naprawdę to była, jak widzieliście, przedostatnia gwiazdka, ale my tutaj sobie damy radę. Zaraz zbierzemy kolejną, bo wiem, jak zdobyć jeszcze kolejną. Zanim zrobimy oczywiście tą najpierwsiejszą, czyli pływanie na bestii, to sobie pójdziemy tutaj. Co? Ej, ale Mario nawet nie próbował się bronić, on po prostu się poddał. O co ci chodzi, Mario? Masakra, dobra. Nie będę tego komentował, bo Mario po prostu odwala gówno. Ale dobra, spoko. Lecimy do przodu. Teraz uwaga na Kamlota. Mario się chce zabawić w Indiana Jonesa. No i co? Dobra. Robimy teraz kolejny trik. Uwaga. Psz.
Piu. Dokładnie tak. I gwiazdunia. To było szybkie, to było szybkie. Też tak uważam. Ale ogólnie wam powiem, jeżeli chodzi o obecne poziomy, które robimy, są bardzo w porządku. Uważam, że graficznie, jak i po prostu gameplayowo wcale złe nie są. Wręcz przeciwnie, jestem zadowolony, że przechodzę takie oto poziomy. Ale dobra, teraz powtarzamy to, co robiliśmy przed chwilą, w sensie dwie gwiazdki temu, a raczej gwiazdkę temu. Czyli będziemy musieli z powrotem się dostać tam do góry. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tylko niech Mario zacznie ze mną współpracować. Ej, dostałem się tutaj. Za drugim razem, wow. Coraz lepiej mi idzie, dobra. Oczywiście żyćko, bo żyćko tutaj się w nieskończoność spawni. Żyćko to jest oczywiście nasz tutaj. To jest nasze główne zadanko. I teraz musimy się dostać tam do tej mapy. Oczywiście jakby kamera chciała jeszcze ze mną współpracować, to byłoby super, to byłoby świetnie. Bo nie chcę na czujkę skakać, to będzie najgłupsza rzecz w moim życiu, jaką zrobię. Ale dobra, jak trzeba to trzeba, tak więc... Lecimy! I spieprzyłem, brawo, bravissimo, bo kamera nie chce ze mną współpracować. Serio, kamera w tej grze to jest takie niesamowite gówno, że to jest szok. No dawaj, udało ci się za drugim razem. Nie spieprz tego, Mario, proszę cię. Ale Mario nie chce, kurde, ze mną współpracować, do cholery jasnej. No nie, kurde. Gościu, co ty odwalasz? Mario, co ty, wypłaty nie dostałeś, że ty tak szalejesz? To jest ostatnia gwiazdka tam. Chcę tam się dostać. Czy będzie mi to dane? Marianku, powiedz ty mi, czy mi będzie to dane? Dobra. Okej, z powrotem się tutaj dostałem i teraz uwaga. Na 3-4. 3-4. Jak to nie doskoczyłem? Mamma mia. Jak to nie doskoczyłem? Nie zgadzam się na takie traktowanie. To już było przegięcie pałki, zapałki. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze kurde raz. Widzicie, gdyby to nie był let's play z montażem, to już dawno byście mieli tutaj montaż, gdzie bym wyciął po prostu moje takie fejle. A jako, że to jest long play o let's play bez żadnego montażu, gdzie widzicie surowe nagranie, jak ja się męczę z czymkolwiek, no to sobie trochę popatrzycie, przynajmniej zobaczycie, jak to się robi let's play'e w pewien sposób. Będziecie wiedzieli, że to nie jest takie hop-siup. Niektóre gierki okej, hop-siup można nagrać, ale niektóre gierki, tak jak Super Mario 64, zapomnij o tym. Dobra. Czy teraz mi się uda? Czy kamera będzie chciała ze mną łaskawie współpracować? Dobra. Ustawmy się jakoś, żeby w pewnym momencie wystrzelić jak rakieta i go! Dokładnie tak. I teraz znajdujemy się tutaj. Idziemy dalej. Walimy tą mapę. Walimy tę mapę, kurde. Walimy jej zasady. Idziemy prosto przed siebie. I tyle. Pozdro 600 na rejonie. Jakby to powiedział bonus BGC. Możliwe, że zdobędziemy zaraz tą 45. gwiazdkę. Bardzo bym się cieszył, nie powiem, że nie. Uwaga, śmierdząca woda i Mario... A,
Bo ogólnie taka śmieszna sprawa, bo ja oczywiście to udało mi się przeskoczyć, ale generalnie gdybyście dłużej pochodzili, to Mario by tracił energię, bo to jest o tyle śmierdząca woda, że... Znaczy nie woda, a opary Kurde, opary wietrzne, które spowodują, że Mario będzie tracił energię, dobra. 45 gwiazdeczka, nice one, udało się. No, to jest oczywiście kierowanie trucizną. 45 gwiazdeczka i lecimy dalej. Co mamy za następne zadanie? O, no zrobimy pływanie na bestii, bo 3 ostatnie gwiazdki zrobiłem, czyli trochę tak dupy strony. Więc teraz lecimy do przodu, zrobimy sobie pływanie na bestii, następną, że tak powiem, gwiazdeczkę i następną, jeszcze możliwe, że gwiazdkę za 100%. I robimy kolejny poziom. Dzisiaj może trochę zrobimy poziomów na 100 pro, a jak nie na 100 pro, to nie na 100 pro. Ja myślę, że od następnego longplayowego odcinka będziemy mieli już praktycznie piwnicę skończoną w 100%. O kurde, ile energii straciłem. Dobra, to było ryzykowne. Chciałem zrobić, że tak powiem, na dupkę. Jak jest na główkę, to jest na dupkę teraz. Ale energię sobie tutaj odbudowałem i o to chodzi. Dobra, widzicie tutaj podejrzaną gwiazdeczkę, która jest u góry? Zaraz ją zdobędziemy. Tylko dopójdźmy do tej bestii, która szczerze... Dla mnie to jest oczywiście potwór z Loch Ness. I dawaj, płyń tutaj. Nie! Co ty robisz? Mario! Co ty odwalasz? tak się nie bawimy. Tutaj. Płyń. Płyń, gazelo, płyń! Here we go! 46. Bardzo dobrze. Idzie nam świetnie dzisiaj. Szczerze spodziewałem się, że ja tutaj będę failował, a mi naprawdę idzie dzisiaj dobrze, serio. Nawet lepiej niż bym się spodziewał. Ale może dlatego, że trochę ćwiczyłem ten poziom. Dobra. 8 czerwonych monet. To może przy okazji zdobędziemy gwiazdkę za 100. A czemu by nie? Zdobądźmy jak największą ilość monet. Jak najwięcej zresztą. Mówmy po polsku, a nie po polskiemu. Dobra. Kolejny pająk. Tutaj właśnie wrogowie tacy będą, nie? Takie pajączki i tak dalej, więc radzę uważać. Zresztą tutaj pajączki w nieskończoność się będą z tej dziury spawnić. Tak zauważyłem. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie mogę zdobyć gwiazdkę za 8 czerwonych monet. Dobra, może jeszcze tutaj nie pójdźmy. Pójdźmy gdzie indziej. To było trochę ryzyk fizyk, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije. I gdybym pociągał nosem, to bardzo serdecznie przepraszam, ale alergia mnie zaczęła brać w tym momencie. Chociaż nie aż tak bardzo jak rok temu czy dwa lata temu, ale lekko jednak bierze. Jednak wciąż to pozostaje w psychice człowieka, że ma się alergię. Ja tylko tutaj przyszedłem po parę złociszy i zaraz wracam. Zaraz idę w swoje strony, żeby, wiecie, mieć tą gwiazdkę za 100 złotych monet. Tak jak w Lethal Lava Land, albo w świecie lawy. Nie wiem, ja lubię i oryginalne tłumaczenie i spolszczone. A zobaczmy, co tutaj będzie. Bo wiem, że tam była gwiazdka, zresztą tam przecież zbierałem tę gwiazdkę. Więc gdyby nie była, no to troszeczkę byłoby oszukane. No dawaj, Mario! Kurde! Wyłaź stąd! Jezu, te drzwi śmiesznie skrzypią, tak by the way. Dobra. Dawaj. Kurde, no dawaj, co jest? Wtedy skakałeś, a teraz nie chcesz? Co, o co ci chodzi? Aj, dobra, idź pan w kij.
idź pan kurde w mrowisku grzeb, a my tutaj lecimy dalej. Niu! 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 O, jak ja się tutaj ten uratowałem. Dobra, lecimy tędy, chyba. Chyba dobrze idę. Nie wiem. Tak mi się wydaje. Ale wątpię w to, że idę dobrze, ale zawsze warto wierzyć. Wiara czyni cuda. Pamiętajcie, moi drodzy, wiara czyni cuda. I poszedłem dobrze. Hurra! Poszedłem dobrze! Pierwszy raz w swoim życiu! 30 złotych monet. Nie, ale serio, powiem wam szczerze, że te poziomy graficznie naprawdę ładnie wyglądają, że tak idąc dalej, ta gra się mocno rozkręca, jakby nie patrzeć. O, tutaj mamy gałki oczne, które dadzą nam, kurde, 5 monet. Wow, wow, wow! Gościu. Halo, halo! Halo, wracaj mnie. Tam monet. Najgorzej. Najgorzej. Co ty sobie wyobrażasz, Mario? Że ty sobie od tak możesz, kurde, tak spadać? Gościu, nie załamuj mnie. Próba druga. Próba druga z oczodołem. Dzień dobry, panie oko. Czy pan ma oko na Maroko? Proszę się odwrócić mi tutaj. Skupić się na mnie. Najgorzej, ja teraz stracę tą niebieską monetę. I te, jeżeli ja stracę, to wciry będzie dla Mariana. Nie, no nie straciłem, bo to oko dalej zostało. A więc dobra, oko chce się w taki sposób bawić, no to nie ma problemu. Ja też się potrafię bawić w hamówę.pl. Chodź tutaj, oko. Proszę się skupić na mnie. Kurde, no i jak ja mam to robić, skoro ja ciągle spadam? O! O kurde, o kurde. Tak to mi się bawimy, 42. Ładnie. Haha. Nie mam co sobie zarzucić, naprawdę bardzo ładnie. Współpracuj ze mną, platformo! Oj, oj, oj. Szczerze wam powiem, nie pamiętam, czy jak byłem mały, jak grałem w Super Mario 64 na... u kolegi, to czy udało nam się tutaj dojść? Nie wydaje mi się. Szczerze. Więc to jest chyba, kurde, pierwszy raz, kiedy ja się mierzę z tymi poziomami tak oficjalnie. Oj, to oko teraz na Maroko. Chodź tutaj, oko. Odwróć się. To były okrzyki godowe w tym momencie. Ale kurde, widzę, że troszeczkę lepiej gram już w tę gierkę. Co mi się podoba, że troszeczkę bardziej ogarniam mechanikę tych parkurów, kurde. Grało się w Minecrafta i w parkour numer 8, to się wie, o co chodzi, nie? Ten, kto wie, ten będzie wiedział, o co chodzi z parkurem numer 8 w Minecrafcie. To były czasy. Teraz nie ma już czasów. Parkour numer 8 to jest najlepszy parkour i ten, kto uważa inaczej, to... się nie zna po prostu. Chyba to oko będę musiał ominąć. Dobra, jeszcze jedna próba. Jak znowu spadnę w jakiś gówniany sposób, to serio omijamy to oko, bo to jest strata mojego trochę czasu. Już będę miał zaraz pół godziny na liczniku, a ja tak naprawdę to kubkę zrobiłem w tym momencie w tej gierce. Znaczy, no nie, no nie, taką kubkę zrobiłem dużo w sumie, no 46 gwiazdek, kurde, piechotą nie chodzi. W szybki sposób je nawet zebrałem, jak na mnie, rzecz jasna. Chociaż nie wiem, czy mi się, kurde, chce walczyć z tym okiem, kurde.
Bo to oko to kurde się słuchać nie chce za bardzo. No, chodź tu oko. Widzicie? Oko strzela. Oko umie w magię. Nie, to nie ma sensu. Idziemy dalej. Omijamy to oko. Po co mam się denerwować? Jeszcze mi tego kurde brakowało, żebym się denerwował na jakieś kurde oko, które nie chce współpracować ze mną. Weźcie, dajcie spokój. Idziemy stąd. Idziemy dalej. Szanuję swój cenny czas w tej gierce. Więc wtedy trzeba będzie więcej złotych zebrać monet. Może będzie kurde wysyp zaraz złotych monet. Naprawdę jeszcze to spieprzyłem. Da się tak. W kodeksie Hammurabiego się da. Czytaj w moim kodeksie. A tu gdzie my w ogóle pójdziemy? Bo ja pierwsze słyszę. A gdzie my jesteśmy, kurcze pieczone? Znaczy, kumamy, że to jest, są te opary wodne, to o których mówiłem, ale gdzie my teraz jesteśmy? A, tutaj jesteśmy, dobra. Czyli w sumie daleko nie poszedłem, XD. Wiecie co? Sorki, że będziecie to widzieć, ale F5. Musieliście widzieć moją myszkę, bo popieprzyły mi się F5 z F1. Znaczy F7. Bo F7 to jest, wiecie, load state. F5 to oczywiście save. Zawalczyłbym raz jeszcze z tym okiem, ale walić te 5 monet. Serio. Dobra. No nie! No to już jest hamuwa. To już jest hamuwa, naprawdę. Pierdziele, kurde. No Mario, fajnie, że ty umiesz takie akrobacje. Super, świetnie, też się cieszę, że chociaż raz w życiu coś potrafisz, ale naprawdę, ogarnij dupę czasami. Pójdźmy sobie dalej, kurde, zbierzmy inne gwiazdki, a nie tutaj będę przejmował się jakimś tutaj czymś, co się buntuje. O, to jest taktyka. To są dopiero taktyki. Kamera, proszę się odwróć. Dzięki za uwagę. I teraz trzeba dostać się tam. Haha. Nic, kurde, ja się tak bardzo cieszę, że to jest naprawdę. Po mnie widać, że jestem pełen entuzjazmu. Okej, okay, dobra. No i teraz zbieramy resztę. Tu będą z tego co wiem chyba puste te skrzynki. Ale nie chcę, że tak powiem, wprowadzać ludzi w błąd. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Skocz w odpowiednim momencie, kurde, gościu. Jeszcze ciebie tu brakowało, skurczysynu jeden. Pytanie teraz, co ja chcę z tym zrobić? Czy ja chcę zebrać tą gwiazdkę, czy chcę zdobyć 100 monet?
najpierw i cofnąć się tutaj. Wolałbym chyba zdobyć 100 i się cofnąć. To jest szczerze najrozsądniejsze z najrozsądniejszych, ale nie wiem, nie znam się. Dobra, zdobądźmy najpierw 100. Zobaczmy, czy w ogóle mamy taką możliwość. Co jeszcze ominąłem poza tym okiem śmierdzącym? Nie wąchałem tego oka, żeby stwierdzić, czy jest śmierdzące. Po prostu jest i tyle. Dla osób, które są ciekawskie. Jak ciekawskie jajo. Ale żyćko to oczywiście, że chcę, bo ja... Nie! Żyćkiem mnie pogardza! Dawaj mnie życie. Dzięki za uwagę. Trzymaj się, cześć. Mówiłem, żeby nie ryzykować, a sam cały czas to robię. Ja pierniczę. To się nazywa dysnauka na swoich błędach. Dosłownie, nie uczę się na swoich błędach. Wręcz przeciwnie, popełniam je wciąż. Dawaj. O, do tamtych drzwi się zaraz dostaniemy. 69. Bo za tamtymi drzwiami jest ostatnia czapencja, my friend. Serio, nie żartuję. Będziemy mieli ostatnią czapkę, która pozwoli wrócić do poziomu podwodnego, żebyśmy mogli go robić na 100%. Nawet nie żartuję. Mówię oficjalnie, bez kappy. Więc pójdźmy do tych podwójnych drzwi, ponieważ tam jest ostatnia czapencja i chcę się do niej dostać. Chodźmy. Woo! Pyk, pyk, pyk. Dokładnie tak, tutaj będzie ostatnia czapencja. Nie zawiedź mnie, kurde. No, i lecimy. To jest właśnie Metal Mario, to co słyszeliście przed chwilą. Dlatego przez chwilę nic nie mówiłem, żebyście mogli posłuchać sobie tego majestatycznego soundtracku, no nie? 35 życie, nice one. Teraz uwaga, duży zielony przycisk jest nasz. Dawaj. Stąpasz po przycisku żelaznej czapki! Żelazna czapka daje Mario nieskończone powietrze pod wodą. Znajdziesz ją w zielonych blokach. Czy chcesz zapisać? Jasna sprawa, że chcę. No gdybym nie chciał, to kurde, nie wiem. Bym wtedy chyba, kurde, nie poznał samego siebie. No dobra, to co? Zbieramy sobie pozostałe monetki. Bo tutaj gwiazdeczka będzie. Tak swoją drogą, ta gwiazdka, którą teraz zebraliśmy, to nie jest gwiazdka z tego poziomu, tylko jedna z ukrytych gwiazdek. My precious. Dobra, ale dzięki temu, że mamy teraz Metal Mario, to se możemy cofnąć. Tak, to se możemy cofnąć, dokładnie. Polska dla Polaków, poprawna zresztą. I to chyba tędy się szło. Tak, tędy. Super. I cofnijmy się teraz do naszego podwodnego poziomu, ponieważ tutaj będziemy mogli już zrobić pełnometrażowe 100%. O, 9 godzina, już wleciał przedostatni odcinek z Nitro Fuelda, chciałem przez chwilę powiedzieć, z CTR-a, Road to CTR. I tak, tutaj będziemy mogli zdobyć naszą ostatnią gwiazdeczkę w wirującym potoku. O, piękna muzyka teraz sobie leci. Jestem zadowolony z tego powodu. Bardzo lubię ten soundtrack. Tak jak soundtrack z poziomu zimowego. Super. O, i tam mamy już nasz zielony bloczek, co zwiastuje nam Metal Mario. I dostaniemy się teraz tam w dół.
To jest przynajmniej plan taki. Woo! Dawaj, w dół. Do tej gwiazdki, którą tam jest. Która tam jest. Nie wiem, czy zdążę, bo ta czapka wiadomo, że nie jest nieskończona, no nie? Ale chyba zdążę. Za pierwszym razem, kurde, kozacko. Kozacko, moim zdaniem. Dara, 48. To teraz wracamy z powrotem do naszego poziomu. Ktoś wrócił? Wydawało mi się. No teraz mam przez chwilę rozkminę, bo jakby kogoś słyszał. Może w razie co będę miał jedną słuchawkę. Tam jest kurde Toad, z którym i tak sobie nie porozmawiamy, bo on nam gówno szczerze powie. Wróćmy zatem tutaj. W ogóle jak wygląda nasz stan teraz? Pole bitwy Bopomba mamy na 100%. Forteca Wumpa mamy na 100%. 100%. 100%. Nie 100%. 100% XD. To ładnie wygląda nasz stan gry. Wracamy z powrotem, kurde, proszę państwa, koledzy i koleżanki. I zdobędziemy jedną z prostych gwiazdek. Zaraz zobaczycie, co to będzie za gwiazdka. Gwiazdeczka, gwiazdunia. Poza oczywiście tam na... za 100... No kurde, Mario! I weź tutaj, chłopie, bądź spokojny, weź kurde... Weź w ogóle spokojnie podejść do tego człowieka zwanego jako Mario. Albo pod człowieka w tym wypadku. Ciekaw jestem w ogóle, jak długi będzie ten odcinek. Pewnie będzie dłuższy od... Będzie pewnie dłuższy od tego, od drugiego odcinka. Coś pewnie, ale odcinek pierwszy, coś takiego. A jakie wy macie w ogóle wspomnienia z tymi poziomami? Ktoś z was pamięta te poziomy, jak się zagrywał Super Mariana 64? Ja osobiście mówię, ja jak grałem ze znajomym, nie pamiętam, żebym tutaj doszedł. Więc... I to było dobre. Więc szczerze nie powiem. Nie powiem nic na temat tych poziomów, bo nie pamiętam, żebym tutaj był, więc... Chyba pierwszy raz jestem tutaj, w tych skromnych progach. Kurczę, blade. No i teraz dostaniemy się do, moim zdaniem, bardzo lightowej gwiazdki. O ile nie spieprzę tego. A znając mnie, ja jestem zdolny do takich rzeczy, tak więc... Może być tak, że ja to spieprzę. Lecimy w dół. Idziemy teraz dróżką. Hehehe. Fajna dróżka. Wow, udało się. Przynajmniej tutaj się udało dojść, ale pytanie, czy ja dojdę tu. Patrzcie, jaki długi korytarz. Wow, 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 wow. Teraz rozpędź się. Za pierwszym razem, ja pierdziczę, ale kozacko. 49, to jeszcze dwie gwiazdki, będziemy mieli 51, czyli oznacza to, że wtedy będziemy mieli ultra 100% w etapie numer 6. Bardzo dobrze, jestem zadowolony z siebie. 8 czerwonych monet, w zasadzie to niby jest ostatnia gwiazdka, ale jak wiemy, my tutaj kurde jesteśmy fair, my tu robimy 100% w tej gierce. Całe 120 gwiazdek, jak obiecałem. Więc pozwólcie, że zanim pójdę tędy, w te skromne progi, rzecz jasna, to pójdźmy sobie... Wow, 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 wow. Pójdźmy sobie tędy na razie. Zdobądźmy co trzeba. A następnie cofnijmy się i pójdźmy sobie... W zasadzie to kurde nie wiem. Chcecie, żebym zdobywał te... złote 100 złotych monet na wizji, czy wy chcecie, żeby raczej takie właśnie...
powiedzmy dodatkowe gwiazdki jak ta ze 100 złotych monet poza wizją robić. Wiem, że większość z was będzie chciało to na odcinku, bo hehe, będzie dowód, a nie, że pomyślę, że kurde pomidor cheater jakiś. Ale chcę znać wasze zdanie na ten temat. Tam u góry były coś? Nie pamiętam. To była głupota. Tak kolokwialnie mówiąc, to była naprawdę głupota. Mamma mia, pizzeria. Mario znowu strzelił w kibla. Albo do kibla. Teraz pytanie zależy czym w zasadzie, nie? Dobra, żyćko chcę sobie wziąć. Można by tu dostać się, zebrać co moje i cofnąć się. Hej, dobre. Dobry kurde ten, dobre podejście masz, Michał. Najlepsze zresztą, dobra. O, i widzicie, i teraz na przykład bym przytrzymał się, zebrał to moje i następnie bym się cofnął. Widzicie, kurde? Można tak, można legitnie grę przejść, jak to masz legitny? Jak najbardziej tak. Nie ma tutaj nic, cofamy się. Wracamy się tutaj. Spadamy w dół. Oh man, to trochę bolało. Ale ja się stąd pozbieram. Uzupełnię swoje zapasy. Pójdę tędy. Nice one. Teraz w dół zejdę. Trochę brzmi jak to jakiś poradnik dla, kurde, dla jakichś, kurde, unlucky graczy w Mariana. Teraz pytanie. Nie, nie chcę. Nie chcę tego, kurde, brać metalowej czapencji, bo to się źle skończy. Dlatego warto byłoby zdobyć tutaj te monety obok gwiazdki i następnie się cofnąć. Tak też zrobimy. Myślę, że to jest dobry plan. Myślę, że wszyscy tutaj potwierdzicie moją gadkę. Zarąbiście. I cofamy się teraz. Swoją drogą, opowiadałem wam, że byłem ostatnio w Ceksie? Jeżeli tak, to wiedzcie, że cofnąłem się do Ceksa ostatnio, a raczej wróciłem i kupiłem dwie gierki. Będzie unboxing. Razem mi to wyszło 7 dych, ale myślę, że tytuły są zacne. Tym bardziej, że chciałem mieć te tytuły na półeczce. A jedna z tych gier jest taka krótka, że to jest czasem aż przykro patrzeć na to, że jest tak krótka. No ale zobaczycie, o co mi chodzi. Co prawda może i nie mam enkodowania, ale widzę, że FPS-y trochę spadają. Nie za bardzo mi się to podoba, no ale... Ale co ja na to poradzę? Przynajmniej nie ma enkodowania, więc tyle dobrze, że nie ma takich potwierdzonych lagów. Ale spadki FPS-ów nie są dobrą rzeczą. Jak Boga kocham, tego uniknąłem! Ale tego już nie byłem w stanie uniknąć. Choćbym bardzo chciał. Nie było to możliwe. Teraz schodzimy tędy. 29 monet nie bierze się, kurde, piechotą. Nie ukrywajmy tego. Dobra, niech ta wina se poleci, kurde, do góry, niech ona ginie mi z oczu. Jak chcesz, to ty potrafisz, Mario, widzisz? 32. Kurde, jeżeli się nie uda, jeżeli stwierdzę, że za długo siedzimy tutaj, to prawdopodobnie zrobię tak, że
gwiazdkę za 100 złotych monet zbiorę sobie, no poza wizją, no bo jeżeli ma to tak wyglądać, że ja będę pierdyliard minut siedział w jednym poziomie, no to kurde, sorry Winnetu, chyba nie o to chodzi tutaj. Tak myślę. Mogę się mylić. Nie wiem, może ja mam złą ideę, ideologię. A może w tym poziomie nie da się z tych... Nie, no da się, no bo tylko poziomy z Bowserem nie mają. Gwiazdki za 100 monet! Dawaj mnie. Nie wiem, czy ja chcę, kurde. Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem. To jest... Mam teraz dylemat. What? Co ten Mario zrobił? Dobra, zobaczmy na razie te czerwone monety. Aż mi, kurde, korci na kichnięcie, ale jeszcze nie chcę tego robić. Naprawdę. Nie, nie chce mi się, powiem wam szczerze, nie, nie chce mi się. Ja zbiorę sobie te tutaj 8 czerwonych, a to se zdobędę poza nagrywaniem, serio, bo ten poziom, nie znam tego poziomu, żeby zdobyć tak 100 złotych monet. Ja bym musiał pooglądać albo poćwiczyć sobie sam, więc niestety nie uda mi się tutaj tego na Ultra 100 Pro, ale najważniejsze gwiazdki poziomowe będą. Więc to już jest jakiś plus. Z dwojga złego. Lepiej wybrać to, niż, kurde, męczyć się niepotrzebnie. Więc zostajmy się tutaj. I pyk. Ja wiem, że teraz dużo osób powie, że ale prawdziwy fan Mariana zdobyłby tutaj 100% od razu i by się nie pierdzieli w tańcu. No problem tkwi, że ja nie jestem fanem Mariana. To, że nie mam nic do większości gier, nie oznacza, że ja jestem jakiś super duper fanem tej serii, bo seria dla mnie to jest taki jeden wielki średniak, nie żeby coś. No ale zdaję sobie sprawę, że są ultra fani Mariana, którzy robią od razu 100%. Ja nie jestem do... nie należę do tego grona osób, o tak to łagodnie powiem, więc... Jeżeli ktoś przez sekundę pomyślał, że ja należę do tych osób, to no sorry, ale niech weźmie inny bilet. Eureka, eureka, kurde. No i to jest bardzo ładny wynik. Nie żeby coś. Mario, zdobyłeś 50 gwiazdek. Teraz dzięki temu otworzą się drzwi na trzecim piętrze. Za nimi na pewno czai się Bowser. Och, czy zdobyłeś wszystkie magiczne czapki? Pamiętaj, że są trzy. Czerwona, zielona i niebieska. Zdobądź je, a na pewno się przyda. Na pewno to się przyda, czy coś takiego? Nie wiem. Never mind. Dobra, wyłazimy stąd. To by było na tyle z tego poziomu, z labiryntu. No i co? Ja bym jeszcze se poszedł na poziom, który powinienem zrobić wcześniej. Dobra, nie chcę mi się ganiać za tym zającym, niech on spieprza mi z oczu. Wejdźmy tędy i zróbmy poziom, który ominąłem. Nieświadomie, ale ominąłem. I on jest tutaj. Tak, idziemy do ogrodu teraz. Latujemy tu na pełnej. Dom ducha Bu. Polowanie na duchy. Oh man. Chodź tutaj. No to niezły kurde dialog. Co my mamy tu za skrzynkę? A ty Mario, dlaczego krzyczysz? Nic ci się nie dzieje.
Dobra, nevermind, lecimy dalej i nie chcę powtarzać tego słowa, bo to już jest nudne dla mnie. Za drugim razem. Słaby jestem w te zabawy. Ale muzyka tutaj jest dowalona i klimat też zresztą. Jezu, ile monet! Ja pierniczę! Mario, co ty z tymi monetami zrobisz? Mam nadzieję, że nie wydasz na głupoty. W sumie nie wiem, na co Mario by mógł wydać takie monety, tak szczerze. Bo oni trochę mają biedę w tym... królestwie Muchomorów, szczerze. Serio. Ale dobra, lecimy do przodu. Tutaj chyba gdzieś były drzwi z tego, co widziałem. Tak z boku, jak tutaj przechodziłem. Tak, tutaj są drzwi. Jasna sprawa. O, jest duch. Duchy nie umierają. Nie wyjdziesz tam żywy. No i to oczywiście będzie się w nieskończoność ten tekst powtarzał, bo te duchy są powtarzalne. Ej, nie mogę przejść, bo nie mam niewidzialnej czapencji. Znaczy, zdobytą mam, ale nie mam tutaj klocka z nią. Kwadracika. Więc trzeba iść do przodu. Tak swoją drogą na klawiaturze to robię za pomocą, wiecie, spacji i X-a. To co tutaj tak robiłem, tak wiecie, do przodu taki juhu, juhu. Oh man. Chyba samodzielnie mi się uda zdobyć te gwiazdki. Samodzielność to podstawa, moi drodzy. No, duchy nie umierają. Bla, bla, bla. Jezu, ale wy jesteście powtarzalni, serio, naprawdę, to jest takie żałosne fest. Naprawdę, weźcie, zmieńcie płytę, wy duchy jedne. O, to jest zabójczy fortepian. Nara. A tu jest ta czapencja, tu się ukrywasz, kurde. Here we go. A Jezu, ja tu byłem. Tak było. Byłem tutaj, halo. To po co ja tu idę? O kurde, ty. O lol. To tutaj dużo tych. Ej. To niezła ciekawostka. Widzę, że tutaj możemy dużo tych monet niebieskich zdobyć. Tych, co wiecie, tam dają nam razy 5. Ciekawa sprawa. Tutaj byłem już. Idźmy dalej. Ale mnie strollował ten duch. Chodź tutaj. Duchy nie umierają, bla bla bla. Jezus Maria, weźcie się skończcie z tym powtarzań. Duch bu. Co? O Jezu, odblokowałem chyba bossa teraz. Tak mi się wydaje. Ja pierniczę, a ja to ten skipnąłem. Ale ja jestem Mongol 3000. O! Siema. To było szybkie. Nie, nawet nie. Ja powiem wam szczerze, nawet się starać nie musiałem. Lecz zanim pójdziemy tutaj, sprawdźmy, co tutaj jeszcze skrywa, że tak powiem, korytarzyk. Bo myślę, że gwiazdka za 100 złotych monet tutaj byłaby całkiem dobrą opcją, co nie? Zanim zdobędę tą główną gwiazdeczkę. Co ja tu odblokowałem? Aha, dobra, ta ściana się przesunęła. I tam mamy jeszcze gwiazdkę, o kurde. To ja powiedzmy, że ja się cofnę i pójdę jednak tamtą zdobyć. Tak, tak dla pewności.
Jednak, Gwiazdunio, ty jesteś tu ważna. Tamta zaraz się ją zdobędzie zresztą. Już mamy godzinę na liczniku. Dopiero 51 gwiazdek. To niezłe dymy. Dobra. Chodźmy. Z powrotem. Chodź tu! Ta muzyka nie wiem, czy mnie rozbraja zawsze. Karuzela z duchami. A, to jest to zadanie. Kumam. To jest też lightowe zadanko. Ale zanim zrobimy to zadanko, to pójdźmy do tej najłatwiejszej gwiazdki, którą zdobyłem. I kurde, tutaj te schody nie powinny chyba być, czy powinny jednak? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie znam się. Ja przez chwilę dosłownie zapomniałem tej kolejności. Przecież to jest oczywiste, że to trzeba zrobić w tej kolejności, jaką teraz zrobiłem. I myk, że tak powiem. I pyk, 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 myk. Sekret upiornych książek. No to niezła gwiazdka. Dobra. Co my mamy następne? Karuzela właśnie z duchami, czyli to, co powinienem zrobić teraz. I teraz pytanko, gdzie to się szło do tej karuzeli z duchami? Chyba tutaj. A jak? Nie wiem, czy mnie to rozbraja, jak tutaj ta kobza gra. Czy nie, to się nie nazywa kobza, tylko jakoś inaczej. Ale ta muzyka jest śmieszna tutaj. I musimy tutaj iść. Chodźcie tutaj, duszki, bo wiem, że jesteście. A, szybko idzie, widzicie? O, i mamy bossa. Znowu. I on się staje coraz mniejszy, jak zresztą widzicie. Naprawdę tutaj łatwo zdobyć te gwiazdki za 100 złotych monet. W sensie tą gwiazdkę. Bo ja tak patrzę, że mamy tutaj dużo monet, wiecie, niebieskich, czerwonych i dużo żółtych, więc to jest, prawdę mówiąc, bardzo wykonalne, aczkolwiek czy mi się chce, no nie wiem. Chodź tutaj. Teraz trzeba będzie na balkon się dostać jakoś. A, to tam był ten fortepian, dobra, tam się dostaniemy, okej. Ja już wiem, jak to zrobić. Widzicie, jak ja szybko główkuję? Nie ma się... Nie ma w ogóle problemu. Chodź tutaj. Zeżryj mnie, fortepianku. A my spróbujmy tam wlecieć. Chodź tutaj. Ty, ja tam się dostałem. Widziałem. Mario się tam złapał. To nie fair było. O, widzicie, jestem tutaj. Dałem radę bez problemu i w sumie spieprzyłem sprawę, bo tak czy siak się dostałem tutaj, gdzie nie powinienem być. Znaczy powinienem, ale po co mi to było? Tutaj też byłem, więc też bez sensu. Tu jeszcze nie byłem, w tych rejonach.
O, tu jest oczko. Oczko na maroczko. Dawaj, otwórz się raz jeszcze. Zrób to dla taty. Come to papa. I tutaj już nic nie ma. Te w ogóle nie reagują na grobki, więc tam palcie gumę. Tędy. Tędy mnie też nie było. O kurde. Kurde, dostałbym się tam. No, a widzicie? Jak to człowiek może być sprytnym? Pyk, 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 pyk! 31, ładnie. O, i tu jest nasz kurde bosik na samym balkonie. Bo to jest jedna też z gwiazdek. Chodź tutaj, Pedrylu. Do mnie, Pedrylku. Ta pytanie, jak ja zdobędę tą gwiazdkę. No, teraz kombinuj, Michał, kurde. Chociaż... Nie! To wykombinowałem, brawo Yeti. Brawo Yeti. Dobra, może mi się chociaż uda tą gwiazdkę za czerwone monety i za... 100 monet. Złotych. A jak się nie uda, to trudno. Dawaj, pajączku, chodź tutaj. Pająki to widzę, że to jest motyw przewodni takich strasznych poziomów. Bo w jakąkolwiek grę bym nie zagrał, zawsze jak są takie właśnie poziomy pokroju, gdzie jest straszny dom, to zawsze są pająki. Ja nie wiem dlaczego. Niech mi ktoś wyjaśni. Pająki są tak naprawdę takie straszne? Dobra, 62. To już niedużo zostało, to już niedużo. Eureka, 65. Teraz gdzie mnie nie było? Tędy. W sumie dla osób, które mają teraz tutaj pewne obawy, że jakbym spadł do tej czarnej dziury przez ten most, który teraz przechodziłem, jakbym spadł do tej czarnej dziury, to czy bym zginął? Nie, nie zginąłbym, bo tam na dole jest, wiecie co, ten cały cyrk, gdzie jest ta muzyka jak z cyrku w zasadzie. Chociaż ta gra to jest jeden wielki cyrk na kółkach, serio. Autentycznie mówię. No to lajtowo zdobędziemy za 100 złotych monet, naprawdę. W tym poziomie nie ma co się martwić, szczerze o to. Dobra. Nie będę tego komentował, bo to było żałosne z mojej strony. Jest zabójczy fortepian. To musiałoby być zabawne, jakby Mario został wykończony przez ten fortepian. Wiecie, wyobraźcie sobie taka śmierć Mariana. Zostać zabity przez fortepian. Hashtag przegryw. Ja tu chyba coś jeszcze ominąłem.
Gdzieś jeszcze muszą być czerwone monetki, bo to nie jest możliwe, że tylko ich tyle jest. A, tutaj jest jeszcze, kurde. Kurde Belson. Spróbujmy zobaczyć, co nam da ta moc. Gówno nam da. Ale przynajmniej zdobędziemy tutaj, kurde, gwiazdeczkę. Chyba. O. Dawaj mnie. Jezu, jak kamerka się odwróciła. Masakra z tą grą. Dawaj. ...123, to niezła liczba. Tutaj z przynajmniej będę miał dwa dodatkowe życia, będę miał 38. Ale widzicie, co się stało, jak ja spadłem w dół. Spadłem, kurde, i jestem tutaj. Co ja ze swoim życiem robię? Nie chcę mi się z tym duchem jeszcze raz walczyć, więc dlatego zrobimy coś innego. Pyk, pyk, pyk. Jakoś się muszę stąd wydostać, co nie? Jest tu chyba jakieś wyjście. No nie mówcie, że nie ma tutaj stąd wyjścia, że ja jestem w dupie czarnej. Nie no. Nie no, naprawdę nie ma stąd wyjścia. No to się wkopałem. Zarąbiście w ciul. Chciałeś dobrze, wyszło jak zwykle. A nie, tu jest wyjście. Ty, dokładnie, tu jest wyjście. A co ja gadam, że nie ma wyjścia? Dobra, mamy windę. Sorki, że teraz tak mało mówię, ale nie powiem, że nie się chcę skupić tutaj na tym. Bo jednak nie lubię właśnie takich sytuacji, jaka jest ta właśnie. O, mamy kolejne oko. Oko Saurona. Oczodołki Saurona. Szło dobrze na początku, ale potem się coś zepsuło, że tak powiem. I widać, że to już będzie dłuższy odcinek. Kurde, mamy godzinę i 13 minut. Serio, to będzie jeden z najdłuższych odcinków ever. I śmieciarka przyjechała. Pozdrowienia, śmieciarze. Teraz spróbujmy dostać się do tamtej gwiazdki. No i dobra. Nie! Co ten Mario odwala, kurde? On nie chce ze mną współpracować w żaden sposób. Do dupy z tą grą. Spróbujmy raz jeszcze, na spokojnie. Pixel jakoś to zrobił, jemu się udało, ale dobra, zapomniałem, że Pixel to jest oszukaniec. W
te gry z Marianem. Czemu Mario zrobi coś takiego, kurde? Mario, nie rób takich rzeczy. Dobra. Jeżeli teraz się nie uda, to ja nie wiem, co ja zrobię. Ja się wścieknę i kurde zbiorę gwiazdki, kurde. Monetę za czerwone te. Monetę. Co ja gadam? Już plączę język o tej godzinie. Co z tego, że to jest dziewiąta? Prawie dziesiąta. Bo 9:38. Ciekawe, co my tu mamy. Ale duże oko. Pal gumę, ty oko jedno. Chyba zdobędę tą gwiazdkę na początek. I niepotrzebnie wziąłem tą niewidzialność. Masakra. Jeszcze 5 gwiazdek. Jak ja to zrobię? Powiedzcie wy mi, jak ja to zrobię. Nie wiem, ja nie wiem, jak ja to zrobię, szczerze, serio. Zaczynam mieć wątpliwości co do zdobycia tutaj, kurde, wszystkich gwiazdek. Chciałbym bardzo, no ale nie wiem, czy jest to możliwe jak na mnie. To niby brzmi łatwo, 8 czerwonych monet, tak przynajmniej mówili na początku. A co z tego wyszło? Jak zwykle to samo. Ała? Dobra, mamy to zebrane, co trzeba było. Teraz spróbujmy znaleźć czerwone monetki. To będzie ciężkie zadanie, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale pozory nie powinny mylić. Powinniśmy próbować do samego końca. Nie poddajemy się, bo ja nie jestem jak jakiś, kurde, miękka faja. Tutaj nie ma czerwonej monetki, więc palimy gumę stąd. Tutaj już zebrałem. Tutaj jest. Czwarta. Gdzieś tu będzie chyba piąta. To się nazywa, moi drodzy, fachowo samodzielność. To, co ja teraz robię. Bo nie korzystam z żadnego internetu. Działam na własną rękę, to się nazywa samodzielność. To się nazywa, kurde, samodzielność. Nie ma innego, kurde, terminu na to słowo. Jak ktoś, kurde, chce, nie wiem, tutaj ze mną, że tak powiem, bawić się w negocjacje bądź też inne pierdoły, no to sorry bardzo, nie tędy droga. What? What? Halo, tak się nie bawimy. Jeszcze jedna czerwona moneta. Gdzie ona jest? Tutaj będzie, no. Cofamy się teraz.
Jest. 56. Jeszcze tylko 4. Błagam, żeby teraz to się szybko skończyło. Nie powiem, że nie mam trochę cringe fiestę teraz. Przez to, że tak mi zaczęło trochę gorzej iść. Za bardzo tryharduję w tej gierce. Muszę się ogarnąć z tryhardami. Taki kryzys mnie teraz łapie, mówię wam szczerze serio, nie? Taki kryzys mnie łapie, jeżeli chodzi o tę gierkę, że to jest szok. Strach w balkonie. No dobra, fajnie, strach w balkonie, wszyscy się cieszą, tylko problem jest taki, że ciężko jest tam zdobyć, kurde, tą gwiazdkę. Serio. Nawet tutaj nie było, pomyliłem, kurde. Też nie tutaj. To było chyba w tę stronę. To też nie tutaj. To był chyba ten korytarz w końcu. Nie, to tym bardziej nie ten. Ja pierniczę, gdzie to jest? Ja już mam taką sklerozę, serio. No, to było tutaj. Dobra, próbujmy. Próbujmy jeszcze raz zawalczyć z tym duchem i dostać się tam w końcu. O, chodź tutaj. Nie leć tam do góry, wróć tutaj. Jest gwiazdka. Jak ja mam teraz się tam dostać? No teraz kombinuj, Michał. No to będzie tak. O ile dobrze skumam. No nie, no źle skumałem, kurwa, bo nie doleciałem do góry. I sorry za wulgaryzm, ale serio zaczynam tutaj mieć już dosłownie nerwice, nie? Przepraszam raz jeszcze, ale naprawdę, jakbyście byli na moim miejscu, też byście zaczynali mieć nerwice dla osób, które niezbyt ogarniają granie w tę grę. A ja nie należę do osób, które są jakoś szczególnie dobre w Mariany. Przynajmniej łatwo się tutaj dostać, to jest jakiś plus. Energię sobie tutaj odbudujemy na tym klocku. Świetnie. Za będzie 1,5 godziny odcinka. No nie! Czemu ten Mario robi takie rzeczy? U Pixela to wychodziło normalnie, że on se kurde tą nogą kopał. A tutaj u mnie nie chce to wyjść. Pierdziele, takie buty. A, to muszę tak chyba robić, tak w miarę szybko. Spróbujmy tak, może się uda. Może dolecę tam. Wiara czyni cuda, proszę koledzy. Dawać mi kwadracik, dostanę się przy okazji energię, se odbuduję po tych upadkach Mariana. Nie, no kurde, na serio. Zmarnowałem power-up, naprawdę, serio. To się dzieje naprawdę, zmarnowałem power-up i jestem z tego cholernie smutny w tym momencie. Ach.
Lubię tą muzykę, co teraz leci, ale kurde, niezmiernie mnie ona w tym momencie denerwuje i uprzykrza mi życie. Dobra, spróbujmy tej metody, jaką zrobiłem przed chwilą, czyli... Mam nadzieję, że mi się uda. No kurde! Nie słucham się samego siebie. Nie słucham się samego siebie. No, dziwnie brzmi to zdanie po polsku, no ale... Nie słucham samego siebie, nie słucham głosu rozsądku w tym momencie. No i Mario nie chce, kurde, nie chce. On po prostu ma to w dupie. Serio, on ma to głęboko w dupie. I to mnie wkurza niemiłosiernie. Nienawidzę, jak Mario ma takie rzeczy w dupie. Czuję się coraz to bardziej zrezygnowany. Powiem wam szczerze, aż zdejmę okulary, bo serio, zaczynam się bardzo denerwować. Może mi się uda teraz bez. Ta gra mnie dosłownie wykończy psychicznie, a coś czuję, że ja chyba po tym odcinku zawieszę serię na jakiś czas. Serio. Mam pewne obawy co do Mariana. W tym momencie zaczynam mieć serio realne obawy co do tej serii. I nie mówię to dlatego, że ojejku, bo ja jestem jakiś miękka faja czy tak dalej. Tylko po prostu, no słuchajcie ludzie, jeżeli to tak ma wyglądać, że ja będę walczył ze sterowaniem, no to kurde... Serio. To raczej, no właśnie, kurwa, no... Serio, ja się momentami nie dziwię, dlaczego ludzie rage'ują przy tej gierce, bo naprawdę ja sam wychodzę po prostu już, nerwy ze mnie wychodzą takie, że idź pan, że tak powiem, daj pan spokój. W ogóle mam dużo miejsca jeszcze na dysku? Ja się obawiam, że może mi zabraknąć. Jeszcze dużo. O dziwo. O dziwo, jeszcze dużo. Jak ja mam to kurde zrobić? No, nawet nie ma tutaj latającej czapki. Gdyby była, to byłoby o wiele łatwiej. Tak to kurde, radź se sam, gościu. Ile razy ja tu jeszcze raz będę wchodził? Ile kuźwa razy? Naprawdę. Ile kuźwa razy ja będę właził tutaj? Przynajmniej nie tracę energii, to już jest jakiś plus. Ale muszę zrobić to tak, jak tam zrobiłem, a nie, Marian nie chce, kurde, nie chce ze mną współpracować. Nie, kurde, no nie. Marian, nie rób takich rzeczy, proszę cię, no. Bądź człowiek w tym momencie, no. Mario ma to kompletnie w dupie. Nie dziwię się. A może jest tutaj jakaś czapka, która mi pozwoli się tam dostać? Patrzę na to już, powiem wam szczerze, z wielkim zrezygnowaniem. Jeszcze tylko dosłownie sekundkę i naprawdę ja się striggeruję nieziemsko.
Jeszcze tylko kuźwa chwila. I odcinek i tak już jest za długi. Za długi. No, no to dzięki za uwagę. Elo, wychodzimy stąd. Nie, serio, ja mam już rage'a takiego, że... Nie, nie chcę. Nie, powiem wam szczerze, nie, nie chcę. Po prostu nie chcę. Serio, ja nie wiem, może poza nagraniem uda mi się w końcu tą gwiazdkę zdobyć czy coś. Albo kurde, w następnym odcinku, bo... Nie chcę tego robić tutaj, bo wiem, że to się nie uda, więc spróbujmy zrobić gwiazdki w następnym poziomie i to very fast, bo jestem w dupę teraz z czasem, naprawdę. Nie tyle co jeden z dłuższych. Ej, w sumie może ten zając będzie miał jakąś znowu gwiazdkę. To by wynagrodziło mi to gównianą. Pogońmy zająca. Dla odstresowania się. Może zając będzie miał coś. Lol? Wiedziałem, kurde, wiedziałem. Dobra, mamy gwiazdeczkę. Teraz tylko już tam 3 zostały. I to wiem, jak zdobyć te 3 gwiazdki w następnym poziomie. Dobra. Dara, dzięki za uwagę. Idziemy teraz na pustynny poziom, żeby się odstresować. Pustynna wyspa. Dobra, to będzie w miarę proste, chociaż znając moje szczęście, czyli gówniane dzisiaj, bo dzisiaj nie mam takiego jakoś szczególnego szczęścia, to będę siedział tutaj, kurde, długo. Oj, będę w nieskończoność ginął, ja już to czuję, że ja tu będę ginął, kurde, w nieskończoność, bo chcę zrobić taki trik, żeby dostać się tam jak najszybciej. Może mi się uda. Zobaczmy, do 2 razy sztuka. Jak nie do 2, to do 3. Dobra, udało się. Nara, dzięki za uwagę. Teraz jak najszybciej do góry lecimy. Bez zbędnego pitolenia. Bo 2 gwiazdki jesteśmy w stanie od razu na miejscu zdobyć. I to nie tędy się szło. Tutaj się szło, dokładnie. O ile dzisiaj mi się kamera nie będzie buntowała ani nic, to zdobędziemy szybko te 3 gwiazdki. Przy dobrych wiatrach dzisiaj mamy połowę gwiazdek z samiutyjki gry, bo przypomnę raz jeszcze, gra ma 120 gwiazdek.
a ja będę miał ich 60 dzisiaj. Więc będę miał połowę. Dokładnie. Połowę. Przy dobrych wiatrach, rzecz jasna. Wałek z krzywą mordą. A, boję się ciebie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Ja chyba nie mam cierpliwości do tej gierki, powiem wam szczerze, tak zauważyłem po samym sobie. A może ta gra mnie psychicznie już wykańcza? Nie wiem szczerze. Nie wiem, co jest tego powodem. Chciałbym wiedzieć. Tak szczerze, bez kapy, chciałbym serio wiedzieć. Co jest powodem, że ja się tak zaczynam denerwować przy tej gierce? Tryhard niepotrzebny może. Chociaż jaki niepotrzebny, no po części potrzebny. Teraz te dwie gwiazdki zdobędziemy picuś glancuś. Szybko, szybciutko. W piramidzie, no. Etap 8. Przy dobrych wiatrach w następnym odcinku skończymy tą pieprzoną piwnicę. Będę w końcu zadowolony. I ruszymy na trzeci i zarazem ostatni świat. Bo tak, ta gra ma trzy światy na dobrą sprawę. Wiedziałem, że coś pójdzie nie po mojej myśli. Jezus Maria. Mario, proszę cię, nie rób takich rzeczy. Ja chcę to naprawdę w miarę szybko skończyć, bo już czuję zrezygnowanie, jeżeli chodzi o tę grę. I nie, to nie jest tak, że robię odcinek na siłę, tylko pamiętajcie, że Let's Player też ma coś takiego, co się nazywa zrezygnowanie. Kurde, jak go coś wykańcza. Wiadomo, powinno się wyjść z założenia, no to nie rób, ale potem będzie się miało, wiecie, zastój w materiale, a ja jakoś szczególnie nie jestem fanem nadrabiania wszystkiego, kurde, w... dlatego, bo muszę. Wolę to zrobić w momencie, kiedy, kurde, naprawdę, kiedy pójdzie mi dobrze. Nawet sam już nie wiem, co ja gadam, dosłownie mam mętlik w mózgu, dosłownie mój mózg od małe posłuszeństwa zbuntował się i nie wiem, co on jeszcze, kurde, robi za aferę koperkową. Przynajmniej tutaj się dostałem. Całe szczęście. Dobra, latająca czapka. No i gówno mi ta dała, latająca czapka. Gówno. Gówno przy zło otwarte. Michał, już przestań się triggerować, proszę cię. Bo to ci będzie źle ci potem zdrowie będzie chodziło. Natriggerujesz się jeszcze w domu, w pracy, gdziekolwiek, ale... ale na Let's Playu staraj się nie triggerować. A zresztą co ja gadam za głupoty? Ja przynajmniej pokazuję autentyczność i naturalność, a nie co po niektórzy, co kurde swoje rage'e chowają do kieszeni i mówią: nie, nie, ja tutaj tam, wiecie, będę rage'ował sobie, kurde, głęboko ten, głęboko, kurde, w gardle, a tak naprawdę to nie będę rage'ował, bo to źle dla widzów, bo źle, widzowie źle odbiorą. No sorry bardzo, ja jestem autentyczny, ja nie mam zamiaru tutaj udawać jakąś pseudo gwiazdeczkę i nie mowa tutaj wcale o niektórych twórcach, tylko po prostu, no sorry bardzo, ja jestem autentyczny w tym, co robię. Mogę gadać głupoty, zresztą kto nie gada głupot w trakcie rage'u, no serio. Ale jedno jest pewne, kamera w tej grze jest tak gówniana, że nie da się tego inaczej opisać, serio, naprawdę. Mario 64, ja to wszystko kumam, rozumiem, że to jest
kultowa gra na N64, rozpoznawalna, kurde, sprzedająca się jak ciepłe bułeczki. Ja to naprawdę, kuźwa, rozumiem. Ale nie rozumiem jednego. Jakim, kurde, cudem ta gra ma taką skopaną kamerę? Naprawdę, ludzie. Przecież to woła o pomstę do nieba w tej gierce. Naprawdę. Autentycznie to woła o pomstę do nieba. Ja długo raczej do tej gry nie będę chciał wracać, kurde! Nie, no mi się chyba nie uda nawet tych 60 dzisiaj zdobyć. Ja naprawdę już jestem zrezygnowany, ludzie. Jak ja mam pomyśleć sobie, że tak to będzie wszystko wyglądać, to serio. Ja chyba, kurde, na jakiś czas odpuszczę sobie Mariana. No wiadomo, gierkę skończę na te 120%, jakoby, znaczy 120, 120 gwiazdek. Ale czuję takie zrezygnowanie, że to jest naprawdę szok, ludzie. Ja po raz pierwszy ta gra pokazała mi, że ten... Ta gra pokazała mi jedno, że w zasadzie nie ma co tutaj liczyć na szczęście w tej gierce. Szczęście, kurde, Super Mario 64 zna takie pojęcie jak szczęście? Nie wiem. Może i zna. Dobra, tam poleciała gwiazdka, super. Dobra, jeszcze jedna, 60. Proszę, żeby tu poszło też bez żadnego problemu. I od razu po tym się pożegnamy, bo naprawdę dzisiaj jestem już wykończony po tej gierce. Serio, ja będę musiał sobie pójść chyba po jakieś Pepsi albo coś, co mnie pobudzi, bo naprawdę... Czuję się wykończony, ta gra po prostu dzisiaj wzięła pasa i mnie wypatożyła. Naprawdę, czuję się dzisiaj, kurde, wykończony przez tą gierkę. Widzicie, kamera nawet nie wie jak, co ma robić tutaj w tej gierce. Nawet nie mogę, kurde, zrobić tego. No widzicie, kurde. O, teraz udało się i super, za pierwszym razem, fajnie. To niezły, kurde, wybicie się. Tutaj mamy czapeczkę. I tam musimy się dostać. Widzicie, tam jest taka dziupla. Mi się już naprawdę na płacz zbiera, kurde. To jest płacz, smutku, żalu, nie wiem, złości, kurde, czegokolwiek. Możecie sobie dodać, co chcecie, naprawdę. Byłem tak blisko, a i tak, kurde, spieprzyłem. To też spieprzyłem, oczywiście, bo jak już zaczyna się tak jakby... Coś ala spieprzenie, to już nie idzie to normalnie, to kurde się powtarza. To już zaczyna tak jakby taki cykl faili. Widzicie, wybroniłem się z tego jakoś. Ale Maria nie chce współpracować.
Brawo Yeti, brawo kurwa Yeti, naprawdę, serio. Powinszować tobie, Mario. Ja pierdolę, no naprawdę, to już jest serio hamowa, nie z tej ziemi. Kurde, jeszcze włosy mi się rozwaliły, jak widzicie z tyłu. To już w ogóle jest siara na całego. Nawet nie mam ochoty tego poprawić, serio. Wiem, że to wygląda gównianie i tak dalej. Teraz wszyscy ha ha ha, beka, bo mu się włosy rozwaliły. Pośmiejmy się z Michała, nie? Nie no. Dawaj, proszę cię, proszę cię. Dlaczego? Mamma mia. Nie godzę się na coś takiego. Nie godzę się. Autentycznie się kuźwa nie godzę. Dwugodzinny odcinek dzisiaj, jak nic. Jak kurwa nic. Prawie byłem! Prawie byłem! Jeszcze raz! Jebany jastrząb. Nie no, to jest jakiś żart. To jest naprawdę jakiś nieudany, kurde, prank. To jest nieudany prank bez kitu. Uuuu! Ja pierdzielę. Dosłownie. A spróbujmy tutaj podlecieć, do tej wieżyczki. I tam do tego otworka wlecieć, gdzie jest gwiazdka. Dzięki za uwagę. Udało się. Dobra ludzie, pośmieliśmy się wszyscy, ha ha ha, bardzo dobrze. Michał failował. Dzięki wam ogólnie za uwagę, mam nadzieję, że wam się jakoś ta sesja podobała, ten trzeci odcinek. Następny, nie wiem kiedy będzie, prawdopodobnie za długo, bo raczej nie za miesiąc, a może będzie, że będzie za dwa. Ja się z wami żegnam, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o tej gierce i o moich poczynaniach z tą grą.
i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, cześć i narka.